Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przedstawię część działań, które już dzisiaj tutaj się pojawiały z racji tego, że Polkowice to serce Zagłębia Miedziowego i bardzo duża część rodzin, która mieszka w Polkowicach, to pracownicy KGHM-u, prawda? Więc również tutaj związani jesteśmy i uczestniczymy aktywnie w tych projektach, które realizuje KGHM, ale bardzo dużo działań podejmujemy z wyprzedzeniem, bądź rozszerzamy te, które są już realizowane w innych samorządach czy w kraju. Polkowice to miasto przyjazne rodzinie, ale też miasto z klimatem, co ostatnio udowodniono, bo dostaliśmy nagrodę za miasto z klimatem, za najbardziej ekologiczny tutaj transport. Żeby żyło się dobrze w danym mieście, to trzeba dbać o tą rodzinę, bo jest ona najcenniejszym skarbem. Dla nas tym skarbem jest ta rodzina wielopokoleniowa, bo to, co obserwujemy w tej chwili, to bardzo często pozostawianie osób starszych samotnie, gdzieś tam w domu, zamknięci, co niestety nie sprzyja tutaj kształtowaniu tej naszej polityki. Inwestycja w rodzinę to inwestycja w przyszłość. Myślę, że nie jestem tutaj odkrywcą żadnym, bo wielokrotnie to powtarzamy. My w Polkowicach dążymy do tego, aby było to miejsce, w którym rodzina chce mieszkać, w którym czuje się bezpiecznie i ma odpowiednie warunki do swojego życia. Prowadzimy bardzo różnorodne działania w różnych obszarach. To są działania w obszarze opieki, edukacji, zdrowia, profilaktyki, kultury, sportu, ale również dbałości o środowisko i o jakość tego środowiska przyrodniczego, w którym przychodzi nam żyć. Jednym z takich działań, które wprowadziliśmy, choć jest to też działanie ogólnopolskie, ale u nas jest to dodatkowa polkowicka karta dużej rodziny. Oprócz tych instytucji, które oferują wsparcie w ramach karty dużej rodziny, nasi lokalni przedsiębiorcy również wspomagają te rodziny wielodzietne. I podobnie jak w karcie dużej rodziny, kartą polkowicką objęte są rodziny, które mają powyżej troje dzieci. Ponieważ na bieżąco analizujemy potrzeby naszych mieszkańców, w związku z powyższym możemy wychodzić z tymi działaniami naprzeciw tym potrzebom. Żłobek miejski nie jest odkryciem, prawda, ani żadną innowacją. Natomiast innowacją jest w naszym żłobku to, że już od samego początku rozwoju wprowadziliśmy opiekę logopedyczną, z której korzystają dzieci. I tutaj są indywidualne zajęcia, które wspomagają rozwój prowadzone przez logopedę klinicznego. Oprócz tego jest wiele programów skierowanych na więzi rodzinne, czyli są to projekty profilaktyczne, Radosna Rodzina, czy Wzmacniamy Więzy Rodzinne. Nie jest to więc tylko opieka nad małym dzieckiem, ale wiele innych działań, które też tą rodzinę mają jednoczyć. I to nie tylko rodziców dzieci, ale również i dziadków. Działania, które kierujemy do całych rodzin, to działania do różnej grupy społecznej. Kolejny etap edukacyjny to przedszkola, więc tutaj również staramy się zapewnić opiekę, ale również i wszechstronny rozwój. Stawiamy na kreatywność dzieci i młodzieży. W związku z powyższym nasze placówki są placówkami nowoczesnymi. Na dzień dzisiejszy to jest 5 przedszkoli i 3 punkty przedszkolne, co zaspokaja potrzeby gminy Polkowice. Kolejne etapy edukacyjne, czyli szkoły podstawowe, też to są placówki z tradycjami, ale placówki bardzo nowoczesne, wyposażone w nowoczesny sprzęt, gdzie kształtowane są te kompetencje, które są bardzo ważne na rynku, ale również te, które przygotowują do dalszej edukacji i do dorosłego życia. Nie kończy się edukacja w Polkowicach na szkole podstawowej.
kontynuować można edukację w szkole średniej, ale również też w szkole wyższej, ponieważ w Polkowicach istnieje uczelnia wyższa, nasza samorządowa. Żeby rodzina mogła dobrze się rozwijać, to nie tylko opieka i edukacja. Bardzo ważnym obszarem jest rekreacja i wypoczynek. To jest czas, który musi być spędzany razem, dlatego że to buduje więzi rodzinne. W związku z powyższym bardzo stawiamy na to, żeby tworzyć miejsca, w których można wspólnie wypoczywać. Są to więc nowoczesne place zabaw, są to parki, są to ścieżki rowerowe, tereny zielone, obiekty sportowe, ścieżki zdrowia. Jest też rower miejski, który sprzyja wycieczkom rodzinnym, tu między innymi też korzystając z aplikacji Namiedzik, prawda? Czyli jakby łączy się te nasze działania samorządowe tutaj z jednym z największych pracodawców na naszym terenie. Myśląc o rodzinie, musimy myśleć też o innych aspektach ważnych dla rodziny. Rekreacja, wypoczynek, ale również i oferta kulturalna. No, troszeczkę gorzej jest w małym mieście zadbać o to, żeby mieć dostęp do tej szerokiej kultury. Nie poddajemy się, podejmujemy coraz to nowe działania i coraz to szerszym zakresie. Więc są imprezy, które też jednoczą rodziny. To są konkursy, to są koncerty, to są imprezy plenerowe, zarówno sportowe, jak i takie kulturalne. Ale to są też również bardzo różne warsztaty, pracownie plastyczne, które funkcjonują w naszym Centrum Kultury i nie tylko, bo oprócz Centrum Kultury tą edukacją, tą ofertą kulturalną zajmuje się również nasza Miejska Biblioteka. W ostatnim czasie odrestaurowany został piękny wiatrak polkowicki, gdzie też można poznać zarówno historię, jak i miło spędzić wspólnie czas. Zdrowiem to kolejny obszar, który jest bardzo ważny dla naszego samorządu. Polityka zdrowotna burmistrza Polkowic pod hasłem "Z sercem do mieszkańców" składa się z 17 programów i 14 dodatkowych zadań. To bardzo różnorodna oferta. Tu na prezentacji pokazuję tylko kilka takich dodatkowych zadań, które wprowadziliśmy i od dłuższego czasu realizujemy. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że te działania są kierowane od malucha do seniora. Nasze dziewczęta są szczepione przeciwko HPV. Nasi seniorzy są szczepieni przeciwko pneumokokom. Mamy program walki z cukrzycą, mamy program walki z otyłością. No i wiele, wiele innych programów, które no, są potrzebne dla naszych mieszkańców, w związku z powyższym cały czas się rozwijają. Ostatni czas pokazał, że istnieje problem pandemii i problemów związanych z chorobą covidową, więc również wprowadziliśmy program opieki po-covidowej, czy w tej chwili też program opieki psychiatrycznej dla dzieci. Ale nie tylko zdrowie, to też profilaktyka. W związku z powyższym wprowadzamy różnorodne programy profilaktyczne. Tutaj te programy prowadzone są głównie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. To są programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To są programy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, kierowane do bardzo dużej grupy osób, zarówno dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, ale również i służb mundurowych. Podajemy pomocną dłoń rodzinom, które tego potrzebują, więc bardzo mocno funkcjonuje asystentura rodzinna i nie jest to tylko w ramach skierowań sądowych, ale mamy własne rodziny, które potrzebują pomocy i które nasi pracownicy socjalni rozpoznają tę pomoc, tą potrzebę i z tymi rodzinami pracują.
żeby ta pomoc mogła być świadczona profesjonalnie, no to oczywiście pracownicy ciągle podnoszą swoje kompetencje, kształcą się, mogą więc prowadzić dodatkowe programy wspierające rodzinę, na przykład szkołę dla rodziców i wychowawców, pracę z rodziną biologiczną w celu odzyskania dzieci z pieczy zastępczej. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnego działania w kierunku właśnie rodziny zastępczej, czyli chcemy również przekazać takie mieszkanie dla takiej rodziny, która będzie mogła przyjąć dzieci z takich rodzin. W Polkowicach funkcjonuje 29 mieszkań chronionych. To jest jedna chyba z największych liczb, jaka może istnieć. Obejmujemy tutaj opieką wszystkie te osoby, które ze względu na swoją trudną sytuację takiego wsparcia potrzebują. Drugim programem takim zapewnienia mieszkania jest mieszkanie za remont, więc rodziny, które nie stać na kupno mieszkania, mogą wyremontować sobie mieszkanie i później tą kwotę, którą poniosły na remont, odliczyć od czynszu, w związku z powyższym zadbać o to, żeby też miały własny dach nad głową. Bardzo intensywnie wspieramy tutaj seniorów, więc do nich kierowana jest oferta, zarówno taka kulturalno-oświatowa, czyli przeróżne warsztaty, rękodzieła taneczne, kulinarne. Sami seniorzy ostatnio organizowali sobie bal seniora. To są też kluby seniora, w których mogą spotykać się, po to, żeby nie siedzieć cały czas w domu, mogą zdobyć dodatkową wiedzę, mogą rozwijać swoje zainteresowania i poznawać też nowe. Oprócz klubów seniora, a za niedługo, bo już na początku kolejnego roku, otworzymy kolejny klub seniora w Rynku. Mamy też dom dziennego pobytu, w którym uaktywniają się seniorzy. Nie wszyscy potrafią sobie sami radzić z drobnymi awariami czy jakimiś pracami, zwłaszcza ci samotni seniorzy, więc funkcjonuje Polkowicka Złota Rączka, gdzie każdy senior może zgłosić się po taką pomoc. No i door to door, czyli transport bezpłatny, gdzie możemy osobę, która nie ma takiej możliwości dotrzeć do lekarza czy na koncert, czy w miejsce, które chciałaby odwiedzić, a no niepełnosprawność czy problem z poruszaniem po prostu uniemożliwia, to więc może tutaj u nas z takiego programu również skorzystać. To tylko część działań. Trudno w krótkim czasie omówić wszystko. Nie poddajemy się i nie zostajemy na tym, co jest. Ciągle szukamy dalszych propozycji i ciągle rozwijamy tą politykę prorodzinną, żeby faktycznie w Polkowicach rodziny chciały mieszkać. Bardzo serdecznie dziękuję.